Partnerem kanału jest Light Mobile, sieć najlepszych połączeń, oferująca abonament No Limit za 10 zł miesięcznie. Dzień dobry wieczór, mam nadzieję, że twój tydzień był równie emocjonujący jak mój. W sensie nic nie robiłem przez cały tydzień prawdopodobnie. A to jest kanał, w którym opowiadamy sobie o zabawnych rzeczach. I dzisiaj o tym, co wpisujesz na YouTubie i czy twórca do końca to widzi. Dokładnie wiem, co wpisujesz na YouTubie, jak trafiasz na mój kanał. Naprawdę dziwne rzeczy się zdarzają. A dzisiaj na tapet wezmę mój drugi kanał, który jest takim kanałem poważniejszym. A dzisiaj bardzo ciekawy temat, ponieważ sam jestem jakby królikiem doświadczalnym tego tematu. Otóż studiuję przez internet. I co ludzie wpisują, żeby trafić na tamten mój drugi kanał, który możesz sobie zobaczyć w karcie na górze, ponieważ się wyświetlił. Punkt pierwszy. Coaching. Matko boska, przecież ten kanał nie jest o coachingu, nawet nie zakrawał tematy coachingu. A, no tak, nagrałem film o coachingu i dlatego, ale dlaczego ktoś w ten sposób napisał coaching? Język się zmienia, ludzie się zmieniają, inaczej mówią, inaczej piszą, język się ciągle bogaci, jak mówi profesor Bralczyk, ale pójdźmy do drugiego przykładu. Ktoś pisał, uwaga, filmiki na rozkminy. Nie wiem. Ja jak szukam jakiegoś filmu na rozkminę, to wpisuję sobie, nie wiem, filmy dokumentalne. Ale to chyba za proste. Nie szukam takich prostych sposobów. A tutaj pokazane jest, jak ktoś szuka bardzo prostego sposobu. Nie wiem, co zobaczyć. Bym sobie porozkminiał. O, filmiki na rozkminę. O, tak serio wpisujecie? Ktoś tak z was wpisał? Jak ktoś tak z was wpisał, to... Naprawdę, wow. Kim są youtuberzy? Kiedyś, gdy byłem na jednym z dosyć dużych wydarzeń, było trochę ochrony. No i my youtuberzy tam rozdajemy autografy i tak dalej. Ja tak zagadałem do jednego gościa, który stał i ochraniał, i on do mnie. Proszę pana, sorry, ale kim wy jesteście i czemu oni na was tak napierają? Pan, to trochę ciężko wytłumaczyć. Jak? Przecież ja was nie znam. Naprawdę, proszę pana, to ciężko wytłumaczyć. Ktoś znowu wpisał, żeby trafić na kanał. Jak zgasić nauczyciela? Gdybym miał stworzyć taki portret psychologiczny takiego człowieka, to pewnie byłby młody, gimnazjalista, który, no, chciałby się nauczyć sztuki retoryki, przemawiania, ale wpisze to trochę prościej, nie? Bo nie umie. Ale okej, taki film powstał, więc ludzie to wpisywali. Logika. Moje ulubione. Metody na jąkanie się. Nie powstał żaden film o jąkaniu się, nie było żadnych nic, nawet w tagach, w opisie, w tytule. Jak ktoś trafił na kanał metody na jąkanie się, na kanał, który nie jest o jąkaniu się? Moje ulubione. Uwaga, uwaga, uwaga. Jak podlizać się nauczycielowi? Nie wiem, kup mu czekoladki. I to jest kolejna sprawa, gdzie taki odcinek żaden nie powstał, a ktoś to wpisywał. Jak? Ja odpowiem tu, w tym odcinku. Jak chcesz podlizać się nauczycielowi, kup mu kwiatkę. Ale nie na dzień nauczyciela. Jak on zapyta, Kubusiu, dlaczego? Tak bez okazji. Tylko ta metoda ma dosyć jeden duży minus, ponieważ wtedy naprawdę będą się z ciebie śmiać w klasie. Również ktoś wpisał, jak poradzić sobie ze szkolnym hejtem, zaczynając na YouTubie. No... No poważna rozkmina, nie powiem. Koledzy, którzy się podśmiechują, bo nagrywasz filmiki na YouTubie. No nie wiem, może ci to po prostu nie wychodzi, dlatego się podśmiechują. Ze mnie też się śmiali, bo jakoś tak na początku mi nie wychodziło. Teraz mi wychodzi. Nadal się śmieją. Ktoś jeszcze wpisał, coach śmieszny. Ja ani nie jestem coachem, ani nie jestem śmieszny na tym drugim kanale. No chyba, że jestem. Tutaj na górze się wyświetla. Przekaz podprogowy. To tak jakby ktoś szukał kowala, a trafił do lekarza. Powiedz mi teraz, jak ja mam żyć w tym świecie, bo te wszystkie algorytmy mnie zażerają. Zaraz ktoś pisze filmy pornograficzne i trafi na mój kanał i będzie wkurzony. Bo będę w ciuchach. Nieważne. Tu się wyświetla odcinek specjalnie dla ciebie i pamiętaj, żeby wejść sobie w subskrypcję i tam przysubskrybuj, kliknij taki dzwonek, nie? Ten dzwon generalnie nie wiem po co, żebyś chyba dostawał powiadomienia o nowych filmach. Bo YouTube wprowadził chyba coś takiego, że subskrypcja to wcale nie jest subskrypcja. Ja wiem, dziwne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień w czwartek. Na razie.